Jonasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął druh Krzysztof Goślicki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Legionowie. Witam Pana. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana redaktora. W ubiegłym tygodniu w Górze odbyły się ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu legionowskiego. Przyglądałem się akcji z wielką uwagą, bo pamiętam te sprzed wielu lat. Tak patrzyłem i porównywałem i w pewnym momencie, panie prezesie, zdałem sobie sprawę, że te porównania chyba nie mają sensu, ponieważ dzisiejsza ochotnicza straż pożarna to zupełnie inna formacja niż ta sprzed 10 czy 15 lat. Tak, to prawda. Porównywanie dzisiejszego ratownictwa, dzisiejszego pożarnictwa, dzisiejszych ochotniczych straży pożarnych ma się nijak do tego, co było kiedyś. Jeszcze kilka lat temu strażacy ochotnicy generalnie zajmowali się gaszeniem jakichś drobnych pożarów lasów, łąk, nieużytków. Dzisiaj to się zupełnie zmieniło, choć nie odeszliśmy również i od tego typu działalności. Dlaczego ochotnicy zostają włączani do krajowego systemu ratownictwa? Żeby zapewnić bezpieczeństwo obywateli, pomyślano o szerszym spektrum działań ratowniczych i o szerszym spektrum grup, które mają to wykonywać. Siłami państwowych straży pożarnych i państwowych podmiotów ratowniczych nie do końca byłoby to możliwe. Stąd w sposób naturalny weszły w struktury krajowego systemu jednostki OSP, które stanowią bardzo potężną siłę. To jest kilka tysięcy jednostek, to jest kilkaset tysięcy strażaków ochotników, którzy na wypadek jakichkolwiek zagrożeń spieszą naszym obywatelom z pomocą. I to chyba było możliwe, panie prezesie, między innymi dzięki dobrej współpracy z lokalnymi samorządami i samorządem wojewódzkim, które od wielu lat wydają pieniądze na sprzęt dla strażaków ochotników. No cóż powiedzieć, dzisiejsze ochotnicze straże pożarne w zasadzie bazują na samorządach lokalnych, które w swoich statutach mają wpisane utrzymanie tych jednostek. Do tego duża pomoc ze strony samorządu wojewódzkiego już od kilku lat i daje to w konsekwencji... Mamy szczęście, bo mamy marszałka z PSL-u. To prawda. Ochotnicze straże pożarne są oczkiem w głowie premiera Pawlaka. To prawda, trudno z tym się nie zgodzić. Na pewno PSL jest tą partią, która czuje to ratownictwo, ochotnicze ratownictwo. To są w większości działacze pochodzący, wywodzący się z jakichś tam wiosek, małych miejscowości, gdzie ochotnicze straże, no to jest główna siła napędowa niekiedy. I stąd dobre spojrzenie na to ratownictwo. To profesjonalne wyposażenie jednostek OSP idzie w parze z profesjonalizacją umiejętności strażaków? Jedno jest ściśle powiązane z drugim. Żeby obsłużyć ten nowoczesny, bardzo nowoczesny w dzisiejszych czasach sprzęt, muszą to robić również świetnie wyszkoleni strażacy. Stąd cały cykl szkoleń, które oni przechodzą i w jednostkach swoich macierzystych, ale również na różnego rodzaju kursach, szkoleniach organizowanych przez czy to komendy powiatowe, czy struktury Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, czy też inne instytucje zajmujące się tego typu działalnością. Tak się dopytuję o te umiejętności, bo po zakończeniu ćwiczeń zawodowcy mieli jednak trochę uwag do przeprowadzenia akcji przez ochotników. No, trudno się dziwić, dlatego że zawodowcy mają to do siebie, że oni te ćwiczenia, te szkolenia odbywają na co dzień. Natomiast my, ochotnicy, no można powiedzieć, że raczej okazyjnie, wtedy kiedy jest na to czas, bo muszą Państwo wiedzieć, że strażacy ochotnicy nie zajmują się stricte tylko działalnością w jednostkach, ale prowadzą życie zawodowe, życie rodzinne i wtedy tylko kiedy mają czas, poświęcają go na działalność tą społeczną. Na pewno tych błędów się nie da uniknąć, ale po to właśnie między innymi były te ćwiczenia, które Pan obserwował na terenie gospodarstwa w Górze, żeby uniknąć pewnych jakichś tam niedociągnięć, a niektóre rzeczy postawić na wyższym poziomie. Wręcz nie wyobrażam sobie dzisiejszego ratownictwa, dzisiejszego działalności bez tego typu ćwiczeń i szkoleń. Jak właśnie wygląda szkolenie strażaka ochotnika dziś? Dzisiaj tak naprawdę, żeby zostać strażakiem ochotnikiem, trzeba przejść cały szereg szkoleń. To nie jest tak, że ktoś zadeklaruje chęć działalności w naszych strukturach i już automatycznie staje się strażakiem.
w ogóle, żeby wsiąść do tego samochodu pożarniczego, żeby trzymać ten wąż i polewać wodą, tak już mówię tutaj obrazowo, to trzeba ukończyć obowiązkowo szkolenie strażaków ratowników OSP pierwszego stopnia, co daje namiastkę dopiero namiastkę tego, co tak naprawdę strażak ratownik powinien umieć. Takie szkolenie trwa przez około miesiąc. Strażacy poświęcają dni weekendowe na to szkolenie. Organizowane są te szkolenia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i przez 4 kolejne weekendy uczestniczą w tym szkoleniu i wtedy dopiero mogą zająć miejsce w samochodzie pożarniczym. A dlaczego pan, panie prezesie, został strażakiem? Ciekawe pytanie. To moje pierwsze spotkanie było zupełnie przypadkowe. Przejeżdżałem jako taki mały chłopak na rowerze w Jabłonnie przy strażnicy i tam chłopaki akurat, ci strażacy ówcześni, pieczołowicie czyścili swój samochód, a jeden z druhów naprawiał światła. Pamiętam jak dzisiaj, naprawiał światła w przyczepie takiej dużej wężowej i on pierwszy do mnie się odezwał. Ja też bym chciał zostać strażakiem. I od tego się zaczęło. To takie banalne może, ale pamiętam to Ale życiowe, dokładnie. A motywacja młodych ludzi dziś, tych, którzy wstępują w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, Dziś jest niestety trochę trudniej do tej młodzieży trafić. Zmieniło się w pewnym sensie podejście do działalności stricte społecznej. Nie każdy chce poświęcać swój czas na to, żeby nieść pomoc komuś innemu, na to, żeby pracować, bo nie oszukujmy się, to jest również ciężka praca fizyczna w czasie akcji ratowniczych. To dlaczego, panie prezesie, młodzi ludzie dziś wstępują do OSP? Są tacy, którzy potrafią to docenić, którzy czują to i którzy chcą się w jakiś sposób zrealizować. Tak jak powiedziałem, nie jest ich dużo niestety, nad czym bardzo ubolewam. Czynimy starania, żeby ten stan rzeczy się zmienił, ale nie jest to takie proste. Dzisiaj jest taka doba internetu, mediów. Ci młodzi ludzie, można zaobserwować, wolą siedzieć przed komputerem, jakieś gry komputerowe, niż biegać z wężem. Dokładnie tak jest. Panie prezesie, a nie jest też trochę tak, że ta OSP, dla tych, o których pan wspomniał, dla tej garstki, która idzie naprawdę z przekonania, to OSP nie jest trampoliną do zawodowej służby? I tutaj nad tym też ubolewam, dlatego że wydawać by się mogło, ale że jest, ci... Jest czy nie jest? W niektórych wypadkach tak. W niektórych wypadkach jest tą trampoliną, ale to nie jest taka prosta sprawa. Selekcja, która dzisiaj obowiązuje przy naborach do Państwowej Straży Pożarnej, no weryfikuje nieraz i marzenia, i umiejętności tych ludzi. Ale to nie jest tak, że ci młodzi ludzie mają jakieś fory? Mają ten plecak ze sobą z doświadczeniem wyniesionym z Ochotniczej Straży Pożarnej? Mają. I idą na egzamin? Mają na pewno. Mają chociażby cały zasób... Może chociaż parę punkcików tak, za to, że są w OSP. I tak jest, bo kryteria naboru do Państwowej Straży Pożarnej również motywują tych, którzy w ochotniczych strażach pożarnych działają. Za działalność w ochotniczej straży, za uczestnictwo w akcjach ratowniczych w szeregach OSP, za ukończenie kursów, które OSP tam gwarantuje, są dodatkowe punkty preferencyjne przy naborze do Państwowej Straży. Ale no, to jest tylko jeden z elementów naboru. Później są jeszcze testy sprawnościowe, testy wydolnościowe, badania lekarskie. No i tutaj ta weryfikacja niestety jest no, dosyć mocna. Poza tym przy tak wielkiej liczbie kandydatów, którzy chcieliby zasilić szeregi Państwowej Straży Pożarnej, no dużo osób niestety musi odpaść i jest kogo wybierać. Może w ten sposób trzeba to skwitować. A co jest dziś, panie prezesie, największym problemem służby ochotniczej? Największym problemem są chyba ludzie, a raczej właśnie zbyt mały napływ tych ludzi do naszej służby. Nie każdemu się niestety chce zrywać w nocy, tak jak to nasi druhowie muszą często robić, po to tylko, żeby polecieć tam, napracować się jeszcze przy okazji ciężko. Nie każdemu się chce poświęcić czas, bo wiadomo, życie rodzinne wymaga od nas też jakichś tam poświęceń.
Poza to tym... jest też trochę tak, że tych ludzi zniechęcają wciąż rosnące wymagania. To są szkolenia, tak jak pan powiedział, jedno, drugie, potem ciężkie egzaminy. Wymagania, sądzę, że chyba wymagania tutaj, to nie jest główny aspekt, który by odstraszał od tej służby pożarniczej. Ktoś, kto naprawdę będzie chciał działać w ratownictwie, przyłoży się do tego i te kursy w jakiś sposób skończy, to nie jest na pewno problem. Problemem jest to, że zanika, w dużej mierze zanika taka chęć społecznego działania, chęć poświęcenia się. Każdy, przynajmniej z tych dorosłych, już nie mówię o młodzieży, która się uczy, ale z tych dorosłych osób, które pracują zawodowo, przyjdzie po pracy zmęczony do domu i nie do końca jest... A to jeszcze telefon przyjeżdża, bo musimy wyjechać. Dokładnie. To nie jest zbyt zachęcające dla wielu osób. Dlaczego panu brakuje do pełni szczęścia, panie prezesie? Można by to było wymieniać na pewno, ale... Tak, sprzęt macie, ludzie wyszkoleni, powiedzmy, są. Tego sprzętu nigdy nie będzie za wiele, to również jest jedna z bolączek. Ale jest na wysokim poziomie. Jest na wysokim poziomie, to trzeba przyznać. Bo niczym się nie różni od tego, którym dysponują zawodowcy. Powiem więcej, niektóre jednostki naszych ochotniczych straży pożarnych, na przykład z terenu gminy Jabłonna, czy z samego miasta Legionowa, są wyposażone na poziomie, śmiem twierdzić, porównywalnym z Państwową Strażą, a może nawet w niektórych segmentach sprzętu ją przewyższających. Także tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Nie dalej niż w piątek ostatni nowoczesny samochód trafił na przykład do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich. To jest naprawdę duży wysiłek finansowy dla samorządu i nie tylko dla samorządu, bo tam na tego typu zakupy składają się co najmniej kilka instytucji, bo nasz sprzęt jest naprawdę drogi. Natomiast wyposażenie jest na wysokim poziomie. No dlaczego panu do szczęścia brakuje? Do szczęścia mi brakuje właśnie tej większej liczby ludzi, którzy by poświęcili się tej działalności. I tutaj pieniądze, które dostają ochotnicy, nie kuszą? Być może niektórych kuszą. Czy ta ustawa zepsuła ten system, który obowiązywał do wejścia w życie tejże ustawy? Ja osobiście uważam, że wprowadzenie ustawy, która gwarantuje strażakom ochotnikom ekwiwalent pieniężny w zamian za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, jest porażką ochotniczego pożarnictwa. To jest moje osobiste zdanie, mam do niego prawo. Uważam, że można było w inny sposób motywować tych ludzi, w inny sposób im rekompensować ten czas i trud, który poświęcają swoją działalność ochotniczą. Praktyka pokazuje, tutaj nie będę się rozwodził zbyt długo, praktyka pokazuje, że to chyba nie był dobry pomysł. Czyli ludzie. Tak, ludzie to główna rzecz, której nam brakuje. Zaczyna brakować, może w ten sposób, zaczyna brakować. I tutaj bym się zwrócił właśnie do społeczeństwa i miasta Legionowa, i również tych, którzy nas oglądają przez internet. Proszę Państwa, szanowna młodzieży, warto przyjść do tych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warto spróbować sprawdzić samego siebie. Ja wiem, że jest wiele osób, które by chciało może, ale nie do końca wie jak, nie do końca jest przekonana, czy warto. Warto, naprawdę warto. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i państwa gościem był druh Krzysztof Goślicki, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Legionowie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, dziękuję panu redaktorowi. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.